Czego nie robić? Po pierwsze, kawkę pierwszą przyjąć około 90 minut po obudzeniu się. Większa część osób niestety kawę... Po 9 minutach. Dokładnie. Kawa i papieros to pierwsze śniadanie, które nam się trafia. To jest dosyć słaby pomysł. Głównie też z tego powodu, że kawa zawiera w sobie związki, które uaktywniają trawienie w naszym żołądku. Nawet osoby, które na przykład mają niski poziom czerwonych krwinek, mają anemię, wypadają włosy, bo to jest tak zwane ferytynowe wypadanie włosów, albo są sportowcami i próbują podwyższyć swoją wydolność, powinny się naprawdę zainteresować tym, aby kawę pić około 60 do 90 minut po spożytym posiłku. Więc czasami jest tak, że my wstajemy, robimy sobie jajeczniczkę i przed tą jajecznicą już zaparzamy sobie małą czarną. To jest błąd. Tak naprawdę, po pierwsze, nie dajemy odpowiedniego czasu na to, żeby ta adenozyna w fizjologiczny taki sposób uporała się ze sobą, a po drugie, ograniczamy sobie źródło żelaza.